Siemanko! Maja, zrób papa. Papa! Co, wozisz kiszonkę? Zobaczcie tu, ojciec nie może robić tu, córka robi. Pomaga. Ścieliby dzisiaj byczki. Mamy dzisiaj 21 grudnia. Można powiedzieć, że ostatni vlog przed świętami. Trzeba rogate dziadostwo pościelić, żeby dobrze w Wigilii o północy o gospodarze mówili. Romeo ostatnio tutaj wyszuflował ładnie, wybiegi. Zatorę ma teraz na pierdziele ciupajkiem. Akcja wścielenie na całego. Za chwilę wam pójdę jeszcze pokazać jedno miejsce. Romeo tam wyrywał drzewo. Robił rozpierduchę. Co? Po kartę już był? No. Bo teraz wiesz, żywego będziemy jedli, bo zabijać nie można. No. A no potem nie będzie żywy. Pierwsze ścielenie praktycznie po wywalaniu. Czy drugie, no pierwsze było po wywalaniu, teraz jest... Dopóki takie flipry nie mają, to trzeba pościelić. Chodźcie, wam pokażę, co tam Romeo broił ostatnio. Ja tylko z domu widziałem, że gałęzie latają. No i co? Powiem wam, że o kulach muszę dalej deptać. Byłem wczoraj u lekarza. Powiedział, że jak najdłużej muszę chodzić o kulach. Na temat tego kolana już się nie będę wypowiadał, nie? 2 miesiące po zabiegu i jeszcze nie jest do szyku. Zobaczcie, gałęzie leżą. Tutaj stał orzech, jeśli pamiętacie. Stał dosyć duży orzech. W planach jest jeszcze jakoś może między świętami a Nowym Rokiem tutaj ziemię wybrać. Wybrać ziemię tak praktycznie na 3 szerokości, na 3 długości silosu tych cementowych, bo tutaj one będą przestawione i będą ładowane tutaj bezpośrednio z podajnika. I będzie bajunia. A z tamtej strony na podwórku będzie też taka, można powiedzieć, inwestycja w tym miejscu, gdzie stoją silosy. Ale jaka, wam nie będę zdradzał na razie. Nie będę zapeszał, jak to się mówi. Tu stoi wał. Kostka, kuzyna, czarna kieszonka. Wiadomo. Bo tutaj, nie wiem, na filmach tego jeszcze wam nigdy jeszcze nie pokazywałem. Zobaczcie, tutaj jest taka chatka. Chatka po chatka. Bo tutaj kiedyś, gdzie teraz chodzimy, jest taki ogród, sad i był ogrodzony, i tutaj chodziły byki całe lato. Tutaj miały takie swoje M4 do spania. Zawsze tutaj sobie siedziały, czy deszcz padał, czy coś, też tu siedziały. A teraz tutaj jest, wiadomo, taki ogród na maszyny, na siano kiszonkę. Woda w stawie się zebrała. Chodźcie, wam pokażę. W naszym Bałtyku praktycznie jest prawie jeszcze może pół metra brakuje i wyleje na łąkę. Trochę tego śniegu było, trochę deszczów też było. Wczoraj dosyć mocno padało, praktycznie co wieczór pada i tej wody się robi coraz więcej. No a co, my ścielimy dalej byczki. Było ładnie biało, na święta teraz jest błotnie, jak to się mówi. Co roku święta są takie brzydkie, że porażka, no stop pada, błoto, nic nie zrobimy. Zobaczcie, jaką ścielarkę mamy. Na czonku. A jak? Życzę wam, żebyście też taką dostali na święta. Firmy Fiskars. Tylko jeden minus jest taki, że trzeba robić z nią. No a teraz się ładne trafiły, suche. Kurs BHP trzeba mieć na Fiskarsa. No, buty z okuciem, żeby nie wbić sobie. I co, czujesz te święta, czy nie, że idą? No. Jo, kurwa. Zobacz to. Kulgnie, już nie ma balota.
Muszą ładnie byczki o gospodarze mówić, nie? O północy, na Wigilię. Do Wigilii to oni osarają jeszcze to. No ja. Ale przez święto starczy, nie? No co ty dzień? No. Jaka radość, kurde. Kurde. Ze smutą. Na święta mają pościelone. Będzie szyk. Będzie pan zadowolony. To teraz po tych mrozach, jak mrozy puściły, otworzyliśmy sobie trochę okno. Bo tak to mieliśmy zamknięte, żeby było cieplej. Są takie średniaki, najmłodsze ze stada są w starej oborze. Jeszcze pojone są. No i powiem wam, że awaria się stała tutaj naszego wyciągu. Śruba się wciągnęła od tego, co podtrzymuje, jak się otwiera. I jak się otworzy, to jest za nisko. Więc trzeba będzie to jeszcze chyba dzisiaj zrobić, albo jutro. Prędzej chyba dzisiaj. Żeby jutro już tak na spokojnie. I powiem wam, że tutaj od tego, co mierzyliśmy do tamtego, nie? To z headerem, klasem będziemy przejeżdżać. Z każdej strony będzie po 4 cm luzu, nie? Ja pierdzielę na styk. Ale za rok jest w planach ten słup, ten przestawić to gdzieś o 1,5 metra, albo może o metr. I będzie wtedy szyk. Idziemy na kawę. Potem nagram jeszcze jakieś życzenia dla was. Tutaj jest czuć pieniądz. Gnój trzeba produkować, jak to się mówi. Raz na miesiąc wywalać. Co tydzień ścielić. Więc trochę tego towaru jest. No, a zobaczcie, tutaj zbiorniki jeszcze stoją. Prawdopodobnie będą stały przez święta. RSM już dawno zapłacony. RSM jeszcze nie przyjechał. Firma jeszcze nie może się określić, kiedy dokładnie przyjedzie. No, robi się wszystko śmiechu warte praktycznie, nie? RSM zapłacony, a RSM-u nie ma. Nic nie zrobimy. Trzeba być cierpliwym, czekać. Mówili, że kierowca będzie dzień szybciej dzwonił. Ale jak to będzie? Zobaczymy. No i dobra, mordeczki. Byczki wygnane, widzieliście, pościelone. O kurde, zobaczcie. Romeo chce wewieźć się do kiszonkę. A Fertkowi ryja zadziera, zobaczcie. Bo to były dosyć mokro opracowane po deszczu. Będzie wesoło. Na śniegu powiem wam, że by się przydały obciążniki do takiej roboty, nie? Zobaczcie. Ryja zadziera. Kurde. I tak sobie futrujemy. Raz balota lucerki. Teraz aktualnie będzie szedł trawy. Czekaj! No. Kurde! No to się ryja. Powoli idzie. Yeah.
kalotach jest. Co? Koniec zabawy! Nie będzie już tak. No. Smoła, nie? Zobaczcie, Romeo odkopuje swoje zapasy. Obciążniki. Panie! No. Zakładaj! Go! 25 kilo. 30? 30 kilo jeden? Ja nie dźwigam, ja na chorobowym. No. Wszystkie? O panie, jak ktoś dobrze kojarzy, to te obciążniki były kiedyś założone w zetorze z przodu, jak nie matura jeszcze, jak jeszcze orał, jak jeszcze siał. To są oryginalne od MF-a tego tutaj. Żarty się skończyły. Za chwilę Romeo będzie wcofywał tutaj do wiaty, do byczków. Ja mu rozetnę folię, postawił ładnie balocika. Tutaj troszkę jeszcze trzeba im dać tej trawy, żeby było do szyku, bo wszystko mają wylizane. Zaraz tu będzie wcofywał. Ładnie odetniemy i będzie pan zadowolony. Jak to mówią, luks robota. Nożyk jest elegancki, więc czekamy, aż cofnie i będziemy rżnąć. Koleżankę sobie odstawimy. No, teraz ładnie jedzie. Niech to sobie nawróci dobrze i czekamy, aż wjedzie. Oczywiście co? Po południu dostają oczywiście co? Wytłoki buraczane. Bardzo zajebisty futer. A rano kiszonkę z kukurydzy. Wjeżdża. Elegancki, ładnie pachnie.
Romeo mówi, że kierować nie idzie, ale zobaczcie, taki futer. Cacy. Zobaczcie. No i zobaczcie, mordeczki. Byczki mamy pościelone na święto, muszą być czyściutko. No i co, jak co roku spotykamy się przy naszej choince. W tym roku nie była wyrywana, bo nie było. Dokładnie. Ale za to orzech polek. Ale za rok będzie prawdopodobnie na tą kołowiaty. Do wyrywania to będzie akcja. I zobaczcie, dzisiaj kurier już był. U nas już był gwiazdor. Ale musimy czekać niestety do Wigilii. Ale najciekawsze jest to, co? Że jak ten gwiazdor dojedzie, jak śniegu nie ma. No nie ma, jest błoto. No ale na błocie też te renifery pociągną. Więc owce to same pójdą. No i co? Życzymy wam zdrowych, wesołych świąt. Dużo wytrwałości. Cierpliwości. Dużo cierpliwości. Dużo miłości. Dużych plonów w przyszłym roku. Dużych plonów i wysokich cen. O. Ale nie nawozów, tylko plonów. Dokładnie. No i co? Tak, żeby się klunkry nie psuły i żeby kobiety wam często dawały. Szmatą po łbie. To było podobno rok temu. Ja? Proszę bardzo, że szmatą. Może być. No i dobra. Mam nadzieję, że vlog się spodobał. Jeszcze raz wesołych świąt. Marka. Zdrówka. Cześć.